Aloha! Mam na imię Klaudia i wspieram na ścieżce duchowej poprzez odczyty w kronikach Akaszy i sesje coachingowe. W tym podcaście w prosty i zrozumiały sposób dzielę się wiedzą o teoriach duchowych i daję praktyczne wskazówki pomagające prowadzić pełniejsze, bardziej spełnione życie. Moim celem jest przypomnienie Tobie o Twojej anielskiej stronie i jak ją wyciągnąć na światło dzienne. Aloha, witam Cię w kolejnym odcinku. Ostatnio byłam tutaj dość dawno temu, chyba prawie pół roku już minęło od ostatniego odcinka, a to dlatego, że skoncentrowałam się na innych rzeczach i też czułam, że powiedziałam już te najważniejsze rzeczy, które chciałam przekazać, a nie chciałam tworzyć odcinków tylko po to, żeby je tworzyć. Ja ogólnie raczej jestem osobą, która dużo mówi i ja mogłabym cały czas gadać, ale chciałam, żeby te podcasty były takie dość skoncentrowane i żeby naprawdę coś wnosiły i żeby były pomocne. I w końcu mam coś, co uważam, że jest cudowne, żeby się z Wami z tym podzielić, i jest to wywiad z osobą, która zajmuje się regresingiem duchowym metodą LBL, czyli Life Between Lives. Tą metodą zainteresowałam się kilka miesięcy temu. Przyszła do mnie dość nieoczekiwanie i wtedy pochłonęłam wszystkie książki na ten temat. Jest lekarz, hipnoterapeuta, który to wymyślił. Nazywa się Newton, Michael Newton, i on wydał 3 książki, które mówią na temat tego, jak wygląda życie nasze duchowe pomiędzy wcieleniami. I on w swoich pacjentów właśnie wprowadza w taką hipnozę i pomaga im się dostać do tego momentu pomiędzy wcieleniami, czyli kiedy oni decydują się, jakie życie wybiorą, i wszystko, co tam się jeszcze dzieje. Tak jakby nie chcę teraz w tym intro mówić za dużo, bo w wywiadzie trochę będzie też opowiedziane więcej na ten temat. A jeśli jesteście zainteresowani, to naprawdę polecam książki. One są niesamowite, jest tam bardzo duża dawka wiedzy i są cudowne. Wywiad jest przeprowadzony z panią Iwoną Robkę, która jest Polką mieszkającą w Niemczech, i wszystkie informacje na jej temat i to, jak się z nią skontaktować, będą w informacjach pod podcastem. Więc przyjemnego słuchania. Jak rozpoczęła się Twoja historia z regresją duchową? O, to jest takie pytanie, że aż mi zaczynają oczy latać, o której strony mam zacząć, bo to ma praktycznie taką moją historię zainteresowania się hinduizmem, jogą i całą filozofią indyjską, historią Indii i starożytnych religii, i starożytnej kultury, i starożytnej architektury przede wszystkim. No i tak jakoś to po kolei się wszystko rozwijało, że doszło do medytacji, do pracy razem z radiestezją, spotkania w różnych kręgach związanych tematycznie właśnie z tą bioenergoterapią. No to tak trudno powiedzieć, żeby to jakaś taka jedna ścieżka była. To było kilka ścieżek, które doprowadziły do tego jednego punktu, gdzie zainteresowałam się hipnozą i zainteresowałam się właśnie reinkarnacją. A takim punktem zwrotnym albo takim punktem kulminacyjnym było to, że przeczytałam wywiad z doktorem Michaelem Newtonem. Nie wiem, czy to było w Nieznanym Świecie, czy w czwartym wymiarze. I wtedy postanowiłam, że się muszę tego nauczyć. I tak to się zaczęło. 14-15 lat temu. I zaczęło się od przeczytania książek, czy od razu poszłaś na kurs? Nie, przeczytałam najpierw książki, bo ja uważałam, że ja się nie nadaję do prowadzenia hipnozy, że to nie dla mnie jest, że to tylko są wybrani tacy. Ale okazuje się, że można się tego nauczyć i to jest właśnie możliwe. Potrzebna jest taka specyficzna intuicja, którą masz gdzieś w sobie, żeby pozwolić się prowadzić. Nie tylko, że ty prowadzisz kogoś, ale że wyczuwasz gdzieś takie elementy, w którą stronę pójść, co ten klient ma w sobie, w którą stronę gdzieś tam emocjonalnie porusza się, co mówi, jak mówi. I wtedy zadajesz pytania i to jest taka wymiana.
Ja jestem dla niego prowadzącym, a on jest moim drogowskazem. I tak się wymieniamy całą drogę. To jest wspólna praca. To nie jest tak, że mówię raz, dwa, trzy i pacjent, klient zasypia i wszystko się za niego dzieje. Nie, to jest współpraca. Ciężka praca dla niektórych. Dla mnie też czasami. A co się stało, bo powiedziałaś, że na początku uważałaś, że ty nie możesz prowadzić takich regresji, ale zdałaś sobie sprawę, że ty będziesz się tym zajmować zawodowo. I co było tym czynnikiem, który to zmienił? Że ty stwierdziłaś, że jednak możesz, jest w tobie właśnie ta wiedza, że jakby jesteś w stanie się tego nauczyć. Ochota, chęć badania tej przestrzeni i zaczęłam robić szkoły hipnozy. Zaczęłam się po prostu uczyć hipnozy. I najpierw myślałam, że zrobię same regresje i no, ćwiczyliśmy oczywiście w czasie tych kursów i po kursach również. I dopiero mając odpowiednią ilość godzin szkoleń w hipnozie, mogłam się zapisać na kurs do Instytutu Newtona. Takie były wymagania. Dobrze, to teraz jakbyś mogła opowiedzieć trochę dokładniej, jak wygląda po kolei sesja regresji duchowej? Jak osoba musi się przygotować do niej? Ile taka standardowa sesja trwa? Mniej więcej. To muszę powiedzieć, że te standardy się zmieniły, ponieważ w międzyczasie jestem wyszkolona w terapii traumy różnymi technikami i posługuję się tymi technikami w czasie pracy z klientami w hipnozie regresyjnej. I te sesje wyglądają bardzo różnie. Kiedyś na samym początku, jak robiliśmy nasze szkolenie, które trwa tydzień, od rana do wieczora, także to jest bardzo intensywna praca, cudowna praca. Polecam każdemu, kto się chce tym zająć, żeby doświadczył tego bycia w tym otoczeniu, z tymi nauczycielami. No cudowne, to jest cudowne. I zajmowaliśmy się tylko tym pozytywnym w życiu. Czyli nie koncentrowaliśmy się na traumach. Oczywiście te pytania, które klienci przygotowywują, przychodząc na sesję, ponieważ mają dlaczego taki związek, dlaczego taka praca, dlaczego takie choroby, dlaczego tych pieniędzy tak mało i dlaczego, jak to zmienić, co się dzieje ze światem, jak Ziemia się zachowuje, co się dzieje z 3D, co się dzieje w 5D. Różne pytania są globalne i do pożaru w Australii, wszystko możliwe. Można się pytać i dotrzymuje się oczywiście odpowiedzi. Ale w międzyczasie Rada Starszych powiedziała najpierw uzdrawianie, a potem do nas. Dlatego, że często klienci pytają, czy to zrobię, to będzie dobre. Czy jak tam pójdę, to będzie dla mnie dobre. A tą decyzję każdy musi podjąć sam. Bo to jest nasze doświadczenie, patrząc na to wszystko z poziomu duszy. Tak więc, jeżeli powstała jakaś trauma, każdy ją przeżył z nas. Czy to jakaś mała trauma, mini trauma, czy jakaś ogromna trauma, czy z dzieciństwa, czy mobbing, czy stalking, czy no cokolwiek. Te traumy przeżywamy mniej albo bardziej w czasie naszego życia cały czas. Ale dużym konfliktem są problemy z rodzicami. Bo mama była taka, bo tata był taki, bo ciocia była taka, bo babcia, bo dziadek, bo wujek i tak dalej. I to powoduje, że zatrzymujemy się gdzieś na etapie naszego życia i przez te okulary tej traumy podejmujemy decyzję. I to nie jest praktycznie nasza wewnętrzna, głęboka, ważna decyzja, którą chcemy podjąć, tylko zawsze na przeszkodzie są te okulary tej traumy. W związku z tym rozmowa wstępna, którą prowadzę, opiera się przede wszystkim na pracy z traumą, jeżeli się takoważ pojawi. No bo nie każdy musi ją mieć, nie? Ale w większości ją mamy. I wtedy taka rozmowa wstępna trwa no, 4-5 godzin. I to jest taka praca, jak ktoś pracował z traumą, to wie, jak to wygląda. Z tym, że jeżeli przychodzi na sesję regresyjną do świata duchowego,
to w tym momencie przeskakujemy przez różne poziomy. Czyli patrzymy z poziomu duszy, dlaczego to się tak wydarzyło, co ta dusza chciała doświadczyć dzięki temu, że w domu tak było, że w pracy tak było, że ze zdrowiem tak się stało. I następuje zupełnie inne zrozumienie tego tematu. W związku z tym, kiedy układ limbiczny, nasz układ emocjonalny, nasz środkowy mózg, tak nazwijmy go, ma zakodowane w RNA, czy w komórkach ma zakodowane tamto ciężkie wspomnienie, czy tamto zdarzenie, które się wydarzyło gdzieś w poprzednim wcieleniu, gdzie w tym udział brała obecna mama, obecny tata, obecna siostra, obecny brat, czy ktoś inny. W związku z tym, kiedy jeszcze raz spojrzymy na tamto wydarzenie, na tamto życie i zobaczymy z poziomu duszy, co to dało i dlaczego ja w tej chwili mam tak, czyli to emocjonalne zrozumienie pozwala zmienić to zakodowanie pamięci w naszych komórkach. Dlatego to jest takie istotne spojrzenie na tą całą naszą traumę, na to wszystko, co się w naszym dzieje z innego poziomu, czyli z poziomu duszy. No i wykład zrobiłam. Bardzo dobrze. Tylko jeszcze, żeby tak dla osób, które nie znają dokładnie pojęcia, czym jest regresing duchowy, to jeszcze, bo powiedziałaś na początku, rada starszych. Ja czytałam książki, wiem, kim oni są, ale jakbyś mogła ty powiedzieć tak dla osób, które jeszcze nigdy się nie spotkały z tym terminem, kim jest rada starszych? Rada starszych, kiedy wchodzimy do świata dusz, przechodzimy różne stacje, spotykamy się z przewodnikiem, z grupą dusz, odwiedzamy miejsca tam, gdzie pracujemy, bo jesteśmy bardzo pracowici. Wchodzimy do biblioteki Akaszy, gdzie każdy ma swoją księgę życia, do której może sobie zaglądać, bo to jest jego indywidualna. I na sam koniec spotykamy się właśnie z radą starszych. Możemy ich nazwać radą mędrców czy radą wiedzących. To są po prostu wysoko wibrujące istoty świetlne. To może być nasze jakieś przyszłościowe ja, wyższe ja, gdzieś z dalekiej przyszłości. Dokładnie właściwie trudno określić, co to jest. Czasami jest to nawet jakieś wysoko wibrujące pole i z tego pola odczytujemy informacje. I kiedy wchodzę z klientem na spotkanie z tą radą starszych, to jest pod koniec sesji, pytam się, zadaję takie pytanie, jak wygląda postęp tej duszy, która właśnie jest przed nimi i co może zrobić jeszcze lepiej. No i wtedy następuje taka rozmowa, taka wymiana informacji jakby. I wtedy klient się dowiaduje, że na przykład w którymś wcieleniu bardzo dobrze sobie poradził, był odważny i ta odwaga w nim została i do dzisiaj. Dzisiaj też z tej odwagi może skorzystać, bo to jest jego doświadczenie. Albo z czym związane są jakieś działania naukowe, że gdzieś tam w jakimś życiu był jakimś naukowcem i również w świecie dusz prowadzi jakieś naukowe działania i w tej chwili też, jeżeli nie rozwinął tego talentu w sobie, to ma taką możliwość. I później zadaję pytania przed tą radą starszą, po kolei zadaję te pytania, które klient przygotował, przychodząc na spotkanie, które również wcześniej omawiamy jeszcze w czasie rozmowy wstępnej, bo niektóre pytania w czasie tej rozmowy wstępnej i w czasie pracy z traumą, no już nie są relevantne. Czyli tak podsumowując, jak wygląda taki cały proces sesji, to jest na początku osoba kontaktuje się z tobą, ma wstępne spotkanie, które jest bardzo istotne. To ta wstępna rozmowa należy do sesji. To nie jest tak, że to jest oddzielne coś, że my sobie porozmawiamy tak jak teraz. Tak sobie rozmawiamy, kiedy klienci dzwonią, kiedy piszemy do siebie nawzajem. To są godziny pracy, które nie są wliczone do sesji. To są takie właśnie spotkania, co zrobić, jak się przygotować i tak dalej. Ale kiedy już zaczynamy, spotykamy się, to już zaczynamy tą pracę. Czyli ta rozmowa wstępna to jest praca, już wewnętrzna praca. I ta osoba, przygotowując się do tego wstępnego spotkania, ona musi przygotować już pytania i zastanowić się nad rodzajem traumy,
z którą chciałaby popracować? Ona nie musi tego robić. To wychodzi. To wychodzi. Jeżeli ktoś nie chce z tą traumą pracować, nie musi tego robić. Ona wyjdzie czasem w czasie rozmowy wstępnej. Ona wyjdzie czasem w czasie regresji wiekowej. Ona może się pokazać w którymś poprzednim wcieleniu. I wtedy nawiązujemy do tego, bo poprzednie wcielenie analizujemy i przechodzimy do niego w kontekście tego życia teraz. Czyli one są jakby ze sobą połączone. Może jak będzie go w międzyczasie interesowało zobaczyć w swojej kronice, w swojej księdze życia, nad czym ma się skupić, nad czym ma pracować, co mu pozwoli uwolnić jakieś blokady, czy jakieś tematy obciążające, czy nawet choroby. Mhm. Tylko, że podczas tego wstępnego spotkania jeszcze to nie jest sesja, więc jakby to jest w pełni świadoma rozmowa. Jakby osoba tak. Jeszcze nie jest hipnotyzowana. Nie. Okay. Nie. Dobrze. Czyli już po tym wstępnym spotkaniu, które trwa od 5 do 8 godzin, czyli dość długo. Nie od 5 do 8 godzin. Nie. Do 5 godzin. A do 5, ale to też jest bardzo długo. Też jest bardzo długo, ale ten czas tak szybko leci, kiedy się podchodzi do tego tematu z różnych poziomów. Nie tylko z poziomu umysłu. Teraz idę na terapię, przerabiam jakiś jeden temat. Tydzień w tydzień analizuję, omawiam, dochodzę do źródła tego tematu. W czasie tej rozmowy wstępnej poszerzamy pole obserwacji tego, co się wydarzyło. Dlaczego ta osoba była w stosunku do mnie taka? Co ja dzięki temu chciałem doświadczyć? Czy to się wydarzyło? Czy ja pielęgnuję te cierpienie? Czy ja pielęgnuję to w sobie, ten żal? I z tym żalem chcę iść do rady i się pożalić, że to tak mi się w życiu wydarzyło i teraz co mam z tym zrobić, powiedzcie mi. Ale kiedy patrzymy na ten temat z poziomu duszy i ktoś przychodzi i zadaje pytanie, dlaczego w moim życiu ciągle się tak dzieje, symetrycznie, co 3 lata zmieniam partnera, dlaczego ciągle tracę pieniądze, dlaczego ciągle wchodzę w jakieś biznesy, gdzie tracę wszystko? Dlaczego nie mogę utrzymać jakiegoś kontaktu na dłuższy okres czasu? I to są pytania. I kiedy analizujemy to, bo to jest bardzo głęboka analiza, no to dochodzimy do jakiejś tam sytuacji, do jakiejś tam traumy, zrozumienia, dlaczego się tak dzieje. Jeżeli ktoś bardzo głęboko tego chce, a ludzie przychodzą, bo chcą, w związku z tym w czasie hipnozy pokazują się jakieś sytuacje, jakieś tematy, jakieś skojarzenia są i wtedy następuje takie aha i jest możliwość wybaczenia, odpuszczenia, uwolnienia, spojrzenia na całą sytuację z innego punktu widzenia, na te osoby, na całe życie. I to są te zmiany, które trwają. To nie jest tak od razu raz, dwa, trzy. Może się to zdarzyć. Ale z reguły jest to po jakimś czasie, bo kiedy klienci mi po jakimś czasie piszą, po 8 latach, po 5 latach, teraz dopiero widzę, ile to wszystko się, ile się wydarzyło, teraz widzę te zmiany, bo to jest taki proces, który trwa. Czasami świadomie, czasami nieświadomie. Mhm. Dobrze, dziękuję. Więc po tym spotkaniu wstępnym następuje już ta prawidłowa sesja regresji. Tak. I ona w jakim odstępie czasowym trwa? To jest na drugi dzień? Może być na drugi dzień, jeżeli rozmowa wstępna była bardzo intensywna, a jeżeli ktoś jest energetycznie taki fit, to wtedy od razu idziemy na kanapę. I jak długo wtedy trwa sesja regresji? To też zależy od tego, jakie doświadczenie dana osoba przynosi ze sobą, bo są osoby, które pracują ze sobą wewnętrznie, robią różne warsztaty, różne kursy, miały już jakieś regresingi, naczytały się bardzo dużo książek, nie boją się. To wtedy przechodzimy cały proces, całą linię czasu, o której pisałam w mojej książce i dochodzimy na koniec do spotkania z Radą Starszych. A jeżeli jest osoba, która nie jest taka pewna tego, co wie, nie ma aż takiego zaufania do siebie, do swojego wnętrza, to wtedy pracujemy częściowo, czyli
albo po rozmowie wstępnej kończymy spotkanie i spotykamy się następnego dnia, albo kiedyś tam, kiedy ta osoba będzie gotowa, albo spotykamy się po tej rozmowie wstępnej, robimy regresję do poprzedniego wcielenia i później następnego dnia się spotykamy i robimy regresję do świata dusz, która obejmuje również jeszcze inne poprzednie wcielenie, albo robimy wszystko naraz. Czasami, jak jest bardzo długo, to jest jeszcze istotna sprawa, przewodnik albo rada mówi, no to może skończymy na dzisiaj, albo klient mówi, no to już jest dla mnie znak, okej, ale czasami jest mi bardzo szkoda, bo to jest taki głęboki trans i wtedy można jeszcze więcej się dowiedzieć, jeszcze bardziej zgłębić temat, no ale są, no trzeba zwracać uwagę na to, co się dzieje, jak się dzieje i jak przyjdzie ochota, to zawsze można się spotkać jeszcze raz. Jasne. Dobrze. To teraz, co według Ciebie jest najistotniejsze podczas sesji? Co jest najistotniejsze? Zaufanie do siebie, zaufanie do swojego wnętrza i zaufanie do tego, co się pojawia w umyśle, co słyszę, co wiem, co się dzieje w moim wewnętrznym świecie, do tych emocji, które się pojawiają. No bo to się nie ma co ukrywać. To jak jest chusteczka na oczach, a widzę, że brudka lata, to znaczy, że ktoś gdzieś coś przeżywa i wzruszenie pojawia się i tego się nie ukryje. Tego nie powiesz, stop, teraz nie będę, a tu broda się trzęsie. Dlatego pozwolenie sobie na obserwację tego wszystkiego, co się pojawia w przeciągu pierwszych 30 sekund. A w jaki sposób, już właściwie powiedziałaś dość dużo na temat tego, w jaki sposób sesja pomaga, ale gdybyś mogła tak podsumować najważniejsze, w czym ona może pomóc osobie? W czym może pomóc? W uwolnieniu traumy, w uwolnieniu blokad, kiedy podejmujemy jakieś decyzje, w uzdrowieniu. Czasami rada, prosimy o uzdrawianie i ja mówię, no to już może przejdziemy do następnego pytania, a klient mi mówi, nie, oni jeszcze nade mną pracują. Także w tym wszystkim, w czym, z czym człowiek ma do czynienia w tym życiu. Podejmowania odważnych decyzji, podejmowania nowych projektów, podejmowania zmian w życiu. Uczy odwagi. Uczy zrozumienia, uczy wybaczania, uczy wspierania, uczy obserwacji siebie, swoich zachowań, uczy asertywności. No, tego wszystkiego, z czym klienci przychodzą na spotkanie. A powiedziałaś o uzdrowieniu i gdybyśmy mogły troszeczkę, mogłabym się zapytać trochę więcej na ten temat, bo kiedy następuje do uzdrowienia podczas sesji, to czy następnie osoba, pacjent dostaje jeszcze jakieś ćwiczenia, żeby wesprzeć jakby potem w ciągu swojego życia, jakby jeszcze w kolejnych dniach, tygodniach to uzdrowienie? Czy to się dzieje od razu, jest uzdrowienie i klient wychodzi i już jest odmieniony? Czy on jednak musi jeszcze wykonać jakąś pracę? Musi jednak. Wracamy do starego systemu, wracamy do starych zwyczajów, wracamy do starego i to nowe nagle okazuje się, że gdzieś zniknęło. Bo musimy to kontynuować. Czasami to rzadko się zdarza. Ja nie mówię, że to jest z automatu, dzieje się cały czas tak samo, ale to się dzieje i czasami klienci dostają ćwiczenia, które mają na przykład robić. Jakie ćwiczenie jest dla mnie najlepsze, żeby nie mieć tego czy tamtego, albo się uwolnić od tego czy tamtego. Różnie to bywa. Dolores Cannon, ponieważ Dolores Cannon też pracuje z techniką z Dolores Cannon, QHHT, tam jest konkretnie podchodzimy do tego tematu uzdrawiania, tylko i wyłącznie uzdrawianie. Na podstawie tego, co się wydarzyło w poprzednim wcieleniu, dlaczego takie symptomy, dlaczego kolana mnie bolą, bo na przykład nie pozwalałaś komuś iść do przodu, bo na przykład komuś te nogi skaleczyłaś, bo na przykład komuś coś zrobiłaś, że nie mógł iść do przodu, to teraz musisz zobaczyć, jak to jest. I kiedy zrozumiemy to,
No to jakoś inaczej, ale są uszkodzenia fizyczne, czyli te kolana cierpiały tyle lat i te zmiany fizyczne nastąpiły. W związku z tym zrozumienie pozwala mi nie zwalać na to, że uderzyłam się w kolano i albo lekarz, ortopeda źle mnie potraktował, tylko wiem, z czym to jest związane i teraz wiem, że to ciało fizyczne również musi się uzdrowić. W związku z tym muszę też coś w tym kierunku zrobić. Super. Dobrze, to teraz kolejne pytanie jest takie, czy masz jakieś sugestie albo rekomendacje, co osoba może powinna zrobić po sesji? Czyli nie dostała ona takich ćwiczeń, żadnych od rady, co by miała robić, ale co by mogła zrobić, żeby wesprzeć siebie po tym procesie? Te rady dostają klienci. Jeżeli mają pytanie, które nie pytają się, zaczynając pytanie zamknięte, czy nie pytają się, czy mam to zrobić, tylko co mnie wspiera, abym w tym kierunku poszła, jakie mam talenty, nad jakimi talentami mam się koncentrować, co bardziej będzie mnie wspierało. Także te pytania, jak jest jakieś pytanie, to my je omawiamy. Jaki jest sens tego pytania? Zrozumienie tego pytania pozwala wtedy usłyszeć odpowiednią odpowiedź, bo rada starszych to oni są bardzo konkretni, oni nie opowiadają bajek, co by było gdyby, tylko oni mówią konkretnie, odtąd dotąd. Pytanie zadane, odpowiedź. Są niektórzy naukowcy, którzy zadają pytanie i okazuje się, że po kilku latach dopiero wiedzą, o co chodzi. Takie rzeczy się również zdarzają. Tak samo jest z tymi pytaniami i z tą pomocą i co później z tym zrobić. Także to są praktycznie konkretne odpowiedzi, które klienci dostają. Czasami otrzymuję taką odpowiedź, ja właściwie to wszystko wiem. No i bardzo dobrze, to znaczy, że idziesz tą drogą, którą sobie wybrałaś, a to jest tylko takie potwierdzenie. Także no musiałabyś mi zadać jakieś konkretne pytania, żebym mogła ci bardziej konkretnie odpowiedzieć. Czyli zazwyczaj jest tak, że zawsze jest tak, że osoby zadając te pytania, kiedy są podczas regresji duchowej, to otrzymują takie konkretne odpowiedzi i porady, co mają zrobić w swoim życiu już po wyjściu z sesji. Tak. Ja jeszcze na koniec tego spotkania pytam się o takie... jakie pierwsze kroki ma ta osoba zrobić, kiedy zakończy to spotkanie? Na czym ma się koncentrować? Na czym ma się skupiać? I na przykład otrzyma odpowiedź na wybaczaniu. Okej, jak trudno jest nam wybaczać, nie? A to jest właśnie odpowiedź. Koncentruj się na wybaczaniu. Zobacz, komu masz wybaczyć. Może masz nawet wybaczyć tylko i wyłącznie sobie. Super. Dobrze. A gdybyś mogła teraz opowiedzieć więcej, jak ty dbasz o swoją praktykę, bo mówisz, że już 15 lat zajmujesz się regresingiem duchowym, plus jeszcze, że robisz jeszcze kilka innych metod, bo podałaś tutaj już niestety, teraz nie pamiętam, jak dokładnie się nazywa ta metoda, ale właśnie co tobie najbardziej pomaga w tym, żeby, co ty zauważasz, że najbardziej pomaga tobie pomóc innym? Ja nie nazywam to pomocą, ja nazywam to wspieraniem. Bo czasami pomagamy, to chętnie pomagamy, ale czasami pomoc to jest takie zrobienie za kogoś coś. Ja zrobię to dla ciebie, bo ja wiem lepiej. A wspieranie to znaczy, że ja widzę tą drugą osobę w tym, w czym ona jest, z jej tematami, z jej problemami, z jej zajęciem i tak dalej. I wtedy mogę ewentualnie jakieś wskazówki jej dać. I albo ona z tego skorzysta, albo nie. To tak mniej więcej wygląda. A jak ja sobie sama pomagam, jak siebie sama wspieram, to są moje codzienne spacery, to jest yoga, to są różne inne zajęcia, które robię. Szyję bardzo chętnie, ostatnio zrobiłam nowe poduszki z materiałów, które z Tybetu przywiozłam, także mam trochę Tybetu w sobie. U siebie w domu, nie w sobie. No może w sobie też, kto wie. Ostatnio uszyłam mandale z katedry w Chartres i to jest ogromna przestrzeń, którą ta mandala zajmuje i spaceruję sobie
po tej mandali. Także to też mi bardzo pomaga. Bardzo dużo mi pomagają rozmowy na ten temat, wymiana z kimś, kto jest z tej materii. Bardzo pomaga mi rozmowa z moimi byłymi klientami albo czytelnicy, którzy do mnie piszą, że o, przeczytaliśmy książkę, przeczytałam książkę i to jest to właśnie, co w moim życiu się dzieje. Bardzo mnie to wspiera, bardzo. A gdybyś mogła właśnie więcej opowiedzieć o swojej książce, o czym ona dokładnie jest, gdzie osoby mogą też ją kupić i jak w ogóle powstał pomysł na nią? O, ja ją mam nawet tutaj. Tak ta książka wygląda, nie wiem, czy ją widać dobrze. Podróże do świata dusz, tak. Tak. Podróże do świata dusz, transformujące doświadczenia, to jest właściwie tytuł. Dlatego transformujące doświadczenia, bo każde spotkanie, niezależnie od tego, na jakim poziomie, zawsze coś zmienia. Czy to jest rozmowa wstępna, czy to jest regresja wiekowa, gdzie pracujemy również z wewnętrznym dzieckiem, czy pobyt w łonie mamy i tak dalej, jak się poruszamy na tej linii czasu, zawsze coś się dzieje, czyli klient dostaje coś na swoim etapie rozwoju, doświadczania, na swoim etapie w życiu, coś, co w tym momencie jest dla niego istotne, nie więcej. I to jest bardzo, bardzo istotne. Jak doszło do książki? Wydawca książek Newtona zmobilizował mnie do tego i mówi, to wiesz co, zacznij wreszcie pisać tą książkę, ja zrobię twoją reklamę w książce Brzmienie Życia, a ty pisz swoją książkę. Bo ja w tym czasie, jak była wydawana książka Brzmienie Życia po angielsku w instytucie, robiłam moją certyfikację, która trwa rok. I no, miałam fantastyczny przypadek, fantastyczną sesję, ale niestety nie miał kto tego przetłumaczyć na angielski. Nie było takiej możliwości, żeby to dostać, chociaż Instytut był tym zainteresowany, bo fragmenty im przysłałam, że właśnie mam taki fantastyczny przypadek. Ten przypadek jest w mojej książce za to. I później z kolei miałam jeszcze takie niesamowite spotkanie z moim kolegą, który mówi, no wiesz, dowiedziałem się, że masz pisać książki, no więc z tym pisaniem ciągle gdzieś coś wychodziło. No i wzięłam się w końcu za to pisanie, które trwało kilka lat, ponieważ pracowałam, robiłam jeszcze inne rzeczy, w związku z tym, można by powiedzieć, w wolnych chwilach zajmowałam się przeglądaniem całej dokumentacji i wybierałam te sesje, które akurat dokumentacja mi się w tym momencie otworzyła i myślę sobie, o, to jest ciekawe, o, to jest ciekawe. I tak się nazbierał materiał i spisywałam. Do tego powstawały oczywiście rysunki, portrety dusz, czy portrety przestrzeni, czy różnych planet, czy rysunki indywidualne klientów. I to się tak wszystko zbierało. No i w sesjach czasami klienci mówią, a rada mówi do pani, że pani ma to tak, a tak napisać, że pani ma na to i na to zwrócić uwagę. I potem już wydawało mi się, że skończyłam wszystko. Bardzo dużo się tego zebrało. Nie sądziłam, że aż tyle. No i na końcu rada mówi tak, ale mówi, pani Iwono, ale rada mówi, że pani musi więcej od siebie tam napisać. No więc na nowo musiałam wszystko przeczytać i na nowo sprawdzić. Faktycznie stwierdziłam, że te komentarze muszą zaistnieć. Dlaczego to robię, po co to robię i w jakim celu. Także w dialogach na przykład są i w tym momencie pytam się o to i o to, bo z tego jest tamtego powodu. Ponieważ wiem biografię omawianą wcześniej i na podstawie tej biografii, kiedy jest klient w hipnozie, mogę zgłębić jakby jeszcze ten temat, który go interesował, nie? Mm-hmm. I tak powstała książka. I gdzie można kupić tą książkę? Oprócz na twojej stronie internetowej, bo tam widziałam. Tak, można ją u mnie kupić, ponieważ mam autorskie książki. Można ją kupić praktycznie wszędzie. I w Empiku, i w różnych księgarniach, w internecie jest wszędzie. Bo jest również książka, przekład e-book jest. Nie wiem, jak to po polsku się mówi. E-book, tak. Też e-book, tak. I także jest, tylko w e-booku nie ma płyty. Mhm, okay.
No bo nie było jak. I co tam jest nie ma na jak płycie? Tej płyty dołączyć. Na płycie są relacje po sesji, 5-7-minutowe relacje po sesji, bezpośrednio po sesji, wrażenia i emocje i no wrażenia, powiedziałabym tak. Jest fragment sesji i jest półgodzinne prowadzenie takiej lekkiej hipnozy na spotkanie z przewodnikiem. Ta książka brzmi cudnie, czyli tam jest wszystko, plus jeszcze dostawałaś od niej informacje z każdego źródła, czyli ta książka rada bardzo chciała, czyli ten świat duchowy bardzo chciał, żeby ta książka wyszła, z tego co mówisz. Tak, tak. Niesamowite. Tak. Dobrze, jeszcze tylko tak podsumowując, chciałam Ci bardzo podziękować za wszystkie informacje. Proszę. Myślę, że podzieliłaś się dużą dawką wiedzy i jeśli osoby będą zainteresowane, to czytając Twoją książkę na pewno będą mogły się dowiedzieć więcej. Czy może chciałabyś coś jeszcze dodać od siebie, co uważasz, że jest istotne, co jeszcze nie zostało poruszone? To jest taki obszerny temat, że wolałabym odpowiadać na pytania. Co jest istotne? Powiedziałabym spotkanie z duszą. To jest istotne. Uświadomienie sobie, że jesteśmy nie tylko ciałem fizycznym, ale jesteśmy również tą częścią energetyczną, tą poszerzoną świadomością, taką falą jakiejś wyższej świadomości, która jest w nas, z którą możemy nawiązywać kontakt i właściwie powinniśmy nawiązywać kontakt. I wtedy jesteśmy spójnością, jesteśmy całością. Łatwiej nam z tym żyć, łatwiej nam żyć z tymi problemami, łatwiej nam żyć, jak ktoś nas rani. Łatwiej zrozumieć, łatwiej wybaczyć, a nie zacietrzewić się w jakiejś złości, albo mieć rację, albo... No to jest też bardzo ludzkie, bardzo nasze to jest. Oczywiście, bo żyjemy w tej przestrzeni. Ale ta komunikacja i obserwacja własnego życia, przyrody, innych ludzi, tego wszystkiego, co się wokół dzieje, z innej przestrzeni, dojście do swojego serca, do swojego wnętrza. No, cały ten inny świat jest w nas, w środku. Każdy ma go gdzieś tam w środku. To jest. Jeszcze chciałam dodać. Do książki wyszły karty. Jak byłaś na mojej stronie, to widziałaś? Te karty są tylko u mnie po polsku, teraz niedawno wydałam je po niemiecku. I to są właśnie również przekazy od Rady Starszych. Na każdej karcie jest przekaz od Rady Starszych. To nie są moje wymysły, to są przekazy od nich, bo na koniec spotkania pytam się, czy są przekazy dla świata, dla ludzi, czy dla tej osoby, która właśnie przed nimi jest. I powstały takie hasła. I szkoda mi było, żeby to zostało w dokumentacji, w związku z tym użyłam tych wszystkich obrazów, o których klienci opisywali, kim są, jak wyglądają. Te wszystkie obrazy, które są na kartach, są również obrazami ze świata dusz i te hasła do tego także nazywają się Dotyk Prawdy. Koleżanka wymyśliła tą nazwę do tych kart i to jest też bardzo energetyczne, bardzo wspierające. A gdybyś jeszcze mogła powiedzieć tak może personalnie dla Ciebie, bo mówiłaś, że byłaś przez tydzień na kursie, który bardzo Ciebie otworzył i polecasz to każdej osobie. I jak Ty zauważyłaś w swoim życiu, jak Tobie pomogła regresja duchowa? Pomogła mi wyjść z bardzo ciężkiej traumy, z moich tematów, z którymi przyszłam tutaj na Ziemię, z którymi jeszcze mam do czynienia. Pomaga mi to w mojej asertywności, pomaga mi w zrozumieniu z innymi ludźmi, pomagało mi bardzo w mojej pracy terapeutycznej z rodzinami, z patologią, brzydkie słowo, ale innego nie mam, z problematycznymi rodzinami, ponieważ pozwalało mi inaczej podejść do tych ludzi, do tych tematów, do tej tragedii, która się tam wydarzała i wydarza się. I łatwiej było mi nabrać dystansu, nie angażować się aż tak emocjonalnie, bo czasami sytuacje były tak szokujące, że nie sposób było od razu odejść na dystans. Ale ta wiedza, którą mam o duszach, o tym świecie duchowym i o tych naszych powiązaniach, dlaczego i z jakiego powodu, pozwalała mi łatwiej, pozwala nadal łatwiej mi podejść do tego rodzaju tematyki.
i do tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje. Czyli możesz tak powiedzieć, że celem Twojej duszy albo misją jest właśnie, żeby pomagać innym odkrywać ich duszę. Chyba tak. Coś chyba w tym jest. Coś chyba w tym jest i nas, terapeutów w Instytucie Newtona, nie wiem, w tej chwili chyba jest około 300 na świecie. Nie jest nas wielu. Są różne inne instytuty, które szkolą w LBL i używają tej nazwy, chociaż zastrzeżona jest dla instytutu, ale to każdy robi tak, jak uważa za stosowne i co dla niego jest najistotniejsze. Muszę przyznać, że niełatwo jest dostać certyfikat w instytucie, ale nie wszyscy się decydują po zrobieniu kursu, ale to jest cudowne, to jest po prostu niesamowite. Jesteśmy wspaniałą rodziną, wspieramy się nawzajem, omawiamy wszystkie możliwe tematy, jeżeli ktoś coś miał. Jeszcze jak Michael żył, to też zawsze się angażował, zawsze miał jakieś słowo do dodania, zawsze można się było go zapytać, jak ktoś miał jakiś temat, zawsze był aktywny, także już należenie do takiej grupy to jest niesamowite. No uważam, że robicie cudowną robotę. Naprawdę takie sesje i pomaganie, odkrywanie innym ich celów i ich misji jest naprawdę ogromnym postępem, myślę, że dla całego społeczeństwa. Właśnie dostrzeżenie tego, że nie jesteśmy tylko ciałem, tylko też mamy tą duszę i właśnie zdystansowanie się od tych różnych traum, które każdy z nas w jakimś stopniu otrzymuje, tak, schodząc tutaj. Musi sobie z nimi poradzić. Tak, musi sobie, pięknie to powiedziałaś, tak, musi sobie z nimi poradzić, a to jest naprawdę niesamowite wsparcie, kiedy patrzymy na to, że na przykład w poprzednim wcieleniu leniuchowaliśmy i w tym wcieleniu też nie bardzo się angażujemy, żeby jakieś projekty realizować. W tamtym świecie duchowym nikt nikogo nie każe, nikt nikogo nie krytykuje. Tam jest bezwarunkowa miłość, jest wsparcie, jest zrozumienie, jest akceptacja. I przeżyć tą energię wysoką taką, to bardzo dużo daje wewnętrznie, bardzo dużo. I zawsze do tego można wracać. Ach, jeszcze może ważny temat nie poruszyłyśmy. Cała sesja jest nagrywana. Na wideo czy...? Na wideo, jeżeli teraz ostatnio, bo przez naszą sytuację, jaką mamy, czasami prowadzę sesję online, ale normalnie jest nagrywana na dyktafonie i każdy dostaje płytę do siebie albo USB stick i może sobie w domu to odsłuchiwać. I kiedy odsłuchuje, wraca wewnętrznie do tych wibracji, w których był. Wraca do tych tematów i w międzyczasie, kiedy pojawiają się nowe tematy, może zadawać dodatkowo pytania, słuchając tamtych nagrań. Albo sobie fragmenty tylko wyciąć jakby z tego nagrania audio i tylko w tym momencie odsłuchiwać tych fragmentów i wprowadzać siebie w trans, bo mam pytanie, jak się z nimi skontaktować, jak zadać to pytanie, co przychodzi i wtedy słuchać, jaka myśl przyjdzie, co się pojawia w umyśle, na co zwracam uwagę, jak książka mi wpada w ręce i stajemy się bardziej uważni. To jeszcze tylko potwierdzę, bo tutaj nie wiem, czy to dokładnie zostało powiedziane, że jak osoba wchodzi w sesję regresingu, to ty jesteś osobą, która wprowadza ją w hipnozę i ta osoba odpowiada na pytania i ona wszystko przeżywa. Tylko tak chciałam potwierdzić dla osób, które będą odsłuchiwały. Ta osoba to przeżywa, bo ja muszę z nią komunikować. I ona mi, ja się cały czas pytam, gdzie jesteś, jak wyglądasz, co czujesz, w którym kierunku cię ciągnie, gdzie się przemieszczasz, opisz tą przestrzeń. Jak ktoś mi mówi, jest ciemno, nic nie widzę, ja mówię, okej, ale oprócz widzenia masz słuch, masz wzrok, masz wiedzę, masz telepatię, masz czucie, masz tyle tych wewnętrznych kanałów, korzystaj z nich, ucz się tego, rób pierwsze kroki, raczkuj. Od razu też nikt się nie nauczył pisać. Musieliśmy kreseczki robić, kropeczki i tak dalej. To samo jest w hipnozie. Uczymy się odczytywania naszych wewnętrznych informacji, które do nas automatycznie cały czas przypływają, a my mówimy, a to nieważne, a to zignoruję. Ale ten pierwszy impuls jest ważny. I się uczymy tego na sesji. Z tego, co mówisz, to ty też jako terapeuta musisz zadawać bardzo dobre pytania. Konkretne pytania, tak? Konkretne pytania. Konkretne pytania.
I to stale. I jak ktoś mi mówi, jest ciemno, jest, nic nie widzę, to ja się pytam, czy jest ciemno, czy jest szaro. No takie chmurki latają. No to już są chmurki, to znaczy, że coś widzę. Ale ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do oglądania filmu od początku do końca, to chcielibyśmy, żeby tak było w czasie sesji. Ale w czasie sesji pokazują się fragmenty, to co istotne. Tak jak Rada Starszych, to co istotne, to się dowiesz. A reszta innym razem. Czyli jak się pojawia nam poprzednie wcielenie, to pojawia się scena jedna. Robimy klatkę stop i ją omawiamy. A czasami się tak szybko wszystko dzieje, że klient mówi, za szybko, nic nie widzę, tyle się dzieje, nic nie widzę. Ja mówię, to powiedz stop, stop. O, zatrzymało się. Tak, każda sesja jest inna, każda. A przeprowadziłam ich już ponad 1000. Wow, bardzo dużo. Są terapeuci, co więcej przeprowadzili, ja tak jestem może tak gdzieś w środku. Mhm. Niesamowite. I też z tego, co opowiadasz, to kiedy ty też jesteś takim bardzo dużym przewodnikiem dla nich po tym świecie duchowym, bo kiedy osoba wchodzi, to ona nie wie zupełnie, czego się spodziewać. Tak. Bo ty jesteś w tym bardzo i też widzisz, jak to wyglądało u innych, a osoba, która się spotyka z tym po raz pierwszy, to dla niej to jest wszystko zupełnie, zupełnie inne. I to, co powiedziałaś, że to, co osoba najbardziej powinna pamiętać, to żeby zaufać sobie. Czyli jeśli coś się pojawia, to idę za tym, a nie wstrzymuję. Tak. To jest bardzo istotne. I czasami zdarza się, że klienci mówią, ja to powiedziałem? I jak słuchają nagrania, a to jest aż niemożliwe. To ja to powiedziałem? To było moje? Tyle informacji? Także warto jest odsłuchać później to nagranie i w tych momentach, kiedy jest przerwa i się mówi, że to jest cisza, nic się nie dzieje, ale w tych momentach się dzieje bardzo dużo. Tylko klienci bardzo często nie mówią wszystkiego i potem mówią, szkoda, mogłem, a tyle rzeczy się działo. Ja mówię, tak, nie słyszałam. Ale wtedy ważne jest, żeby to sobie spisać, bo później te informacje uciekają. Mhm. Czyli po sesji właściwie dobrze by było, gdyby osoba od razu sobie spisała te wszystkie rzeczy. Te, których nie powiedziała na sesji, bo ma nagranie, czyli będzie mogła sobie to odsłuchać. Ale jeżeli pojawiają się, te kilka dni po sesji mamy tak zwany otwarty kanał. I wtedy zwracać uwagę na to, co mówię, jak mówię, o czym myślę, do jakiej książki zaglądam. Otwieram książkę, gdzieś mi się otworzyło. O, zaznaczyć sobie to miejsce, bo to są dodatkowe jakby jeszcze informacje. Mhm. A czy byś powiedziała, że ważna jest intencja, z którą przychodzą osoby na sesję? Tak. Bo chodzi mi bardziej o to, czy to jest ok, żeby przyjść na sesję z czystej ciekawości. Też tak są. Tak, ja nie mam żadnych pytań. Ja tylko tak z ciekawości, jak to będzie wyglądało w tym świecie i jak ja sobie z tym poradzę. I potem w czasie rozmowy wstępnej spisujemy 10 pytań, 20 pytań. Czyli okazuje się, że jednak są pytania, jest zainteresowane tym, co mogę się dowiedzieć i w jaki sposób mogę otrzymać odpowiedzi. Klienci przychodzą, ja nie muszę nikomu udowadniać, co ja umiem, czy ja nie umiem, czy mi się to uda, bo to nie jest moja sprawa. Mnie nie zależy na tym, żeby komuś demonstrować. Jak chce pani pracować, to pracujmy. A jeżeli już czuję taką wewnętrzną zahamowanie, ja mówię, no to wypijmy sobie kawę i może porozmawiamy sobie o czymś innym. Czy pani na pewno jest gotowa dzisiaj pracować? Bo są takie osoby, które chciałyby bardzo, a gdzieś wewnętrznie jeszcze mają jakieś takie zahamowanie i wtedy czekam, aż ten impuls, ta intencja faktycznie tych zmian, które chcą, żeby ona przyszła. Bo jak ktoś w skali od 0 do 100 mówi mi, że na 60% jest gotowy na zmiany, no to trochę mało. Zawsze zostawiamy taką furtkę do ogródka, żeby w razie czego gdzieś tam czmychnąć sobie. No to po co sesja? Mhm. Czyli musi być pełna gotowość na zmiany. No już te 80% to też jest dobrze. Czasami klienci po sesji mówią, a właściwie to 100% tak, to tak potrzeba. Te 100, to wewnętrzne, ta wewnętrzna intencja. Okej, jestem, tak mi życie dało popalić, że nie mam innego wyjścia.
koniec, to wszystko kładę na jedną kartę, nie? Trudne to jest, ale tak się dzieje. Znaczy, no, dla mnie to jest takie do zastanowienia się, że czemu właśnie życie musi nam dawać popalać, żebyśmy zdecydowali się na ten krok. Czemu czasami to życie musi nas przygnieść, żebyśmy stwierdzili, że dobra, biorę się za siebie. Czemu czasami dobrze jest właśnie zrobić ten krok do przodu, zanim to życie da nam popalić. Żebyśmy się nauczyli rozpoznawać te pierwsze wskazówki, te pierwsze takie oznaki tego, że o, pora coś się obudzić, pora coś zrobić z tym. Tak, te czerwone chorągiewki, o których pisze Michael Newton. Bo uczymy się z przykładów innych ludzi, uczymy się obserwując innych i tracimy zaufanie do tego, co w nas jest. I boimy się wtedy. Mamy naszą sferę komfortu i nie chcemy jej opuścić, bo to już jest nasze, wiemy, co się tam będzie działo. I czasami się bardzo źle dzieje, ale no boimy się po prostu. Boimy się. Mamy lęki egzystencjalne, mamy lęki opuszczenia, odrzucenia. A co będzie gdyby? Panika się pojawia, ogromny stres, o nie, znowu zaczynać od początku i znowu mi nie wyjdzie. Już z góry zakładamy, że będzie źle. Także to są te tematy. Ja czasami do rady mówię, czy to nie może być tak, żebyśmy trochę więcej pamiętali z tego poprzedniego doświadczenia. No jakoś jeszcze ich nie przekonałam. Będziemy wszyscy przekonywać. Od teraz wszystkie osoby, proszę, które będą to oglądać później, to prośmy tą radę, żebyśmy więcej pamiętali. Żebyśmy więcej pamiętali. Ale muszę jedną sytuację powiedzieć, bo kiedyś klientka, taka młoda klientka przyjechała, cała rodzina. Czasami tak się zdarza, że cała rodzina przyjeżdża. Albo cała grupa jakaś fajna przyjeżdża i się nawzajem wspierają. To jest cudowne. I mówi, pani Iwono, oni mówią, zaufaj. Czy coś w tym stylu było, coś chyba z tym zaufaniem było, zaufaj. I potem po sesji mówi pani Iwona, ale ja tego nie powiedziałam, to oni mi kazali. Albo klienci po sesji również omawiamy, co było, mówią tak pani Iwona, a powiedzieli mi, dobrze, że tu wreszcie przyjechałeś. Albo dziękują pani, że pani tą pracę robi, no to jest bardzo miłe. Piękne. Tak, tak, to jest naprawdę bardzo wspierające. Dobrze, to już wszystkie moje pytania zostały wyczerpane. Czy ja zawsze Proszę. Znajdę dużo pytań, ale też myślę, że dla osób, które dopiero co zaznajmiają się ze światem duchowym, myślę, że pierwszym, najważniejszym jest, żeby po prostu przeczytać książki Wędrówka Dusz i wszystkie książki Michaela Newtona, również Twoją książkę, gdzie tam jest po prostu cała wiedza już na ten temat, a wtedy dopiero, myślę, rodzą się takie już głębsze pytania, które myślę, że dla osób, które jeszcze nie czytały i nie mają tych podstaw na temat tego świata duchowego, to ciężko jest zrozumieć, o co dokładnie tam chodzi. Więc dziękuję Ci bardzo. Jeszcze tylko dla osób, które będą poszukiwały Twoich danych, to na pewno dodam pod podcastem, będzie napisana Twoja strona internetowa i adres mailowy, ale jakbyś jeszcze Ty mogła powiedzieć, gdzie jeszcze osoby mogą Cię znaleźć, bo mówisz, że też przyjmujesz na miejscu, ale też internetowo. To gdzie jest na miejscu? Znajdą mnie jeszcze w Instytucie Newtona. Na miejscu, to znaczy w Bremen, bo mieszkam w Bremen, także to jest moje miejsce i tutaj to jest właśnie ten pokój, w którym pracujemy. W Polsce, jeżeli się zapisują na newslettera, to ja w Polsce będę podawała na newsletterze, gdzie i kiedy będę i wtedy będzie można się wpisywać na terminy jakieś. Okej, cudownie, także... czyli... Osoby z Polski też mają możliwość spotkania Cię na żywo. Tak, tak. O, ale zapomniałyśmy jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Ostatnio Rada Starszych poprosiła, czy jestem gotowa na stworzenie nowej techniki. Nowa technika objawia się tym, że prowadzę warsztaty, gdzie klienci uczą się sami wprowadzać siebie w trans, dostają nagranie i sami uczą się przez 2,5 dnia, jak pracować ze sobą samemu. Warsztat nazywa się Wytrych do Nieba. Cudowna nazwa. A kiedy te warsztaty ruszają? Te warsztaty już ruszały. We Fromborku odbyły się 2 i tu w Bremen odbyły się również 2. We Fromborku, ponieważ ja z Fromborka pochodzę,
jest to piękne miejsce. No i zostały, niestety dwa zostały odwołane z wiadomych powodów. No i teraz na nowo będziemy planować. To myślę, że to będzie bardzo istotna informacja. Ja już jestem na pewno chętna na takie warsztaty. Wytrych do nieba brzmi cudnie. I też uwielbiam właśnie taką pracę nad sobą i regresing duchowy, to jest na pewno coś, co chciałabym spróbować, więc cudna informacja i cieszę się bardzo też, że Rada przekazuje takie nowe metody, bo myślę, że my wraz z naszym rozwojem i jak społeczeństwo się rozwija, to potrzebne są coraz bardziej nowe metody, które każdy może wykorzystać. I samodzielne, Rada powiedziała, każdy ma sam ze sobą do mnie, do nas przychodzić. I to właśnie o to chodzi, żeby nie przez kogoś, oczywiście po takim warsztacie indywidualnie spotkania również prowadzę, ale im chodzi o to, żeby bezpośrednio z nimi się kontaktować. A muszę jeszcze dodać, Wytrych do nieba jest to nazwa, którą czytelniczka po przeczytaniu mojej książki napisała: dziękuję Pani za Wytrych do nieba. I zapytałam jej się, czy mogę to wykorzystać do nazwy mojego seminarium. Oczywiście zgodziła się, także... Jeszcze z piękną historią nazwa. Tak. Dziękuję Ci ogromnie za cały poświęcony czas i za podzielenie się całą tą wiedzą. Jestem pewna, że pomoże to, na pewno pomogło mi w lepszym zrozumieniu jeszcze tego tematu i jestem pewna, że pomoże to jeszcze wielu osobom. Więc dziękuję Ci bardzo. Proszę, proszę, ja również bardzo dziękuję, życzę powodzenia. I mam nadzieję, że zobaczymy się na seminarze. Zobaczymy, co czas przyniesie, a przyniesie pewnie dużo nowego i dużo dobrego. Bądźmy dobrej myśli.